Siemanko, witam was w pierwszym odcinku Q&A. Już tak oficjalnie Q&A. I dzisiaj mam 11 pytań i sobie dzisiaj na nie odpowiem. Na jedno raczej nie bardzo. No może na parę nie bardzo. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Okej, pierwsze pytanie. Lubisz Green Day'a? No oczywiście, że lubię Green Day. Green Day'a słucham już długo nawet, ale nie jest na pierwszym, trzecim, ani drugim, może na czwartym miejscu. Oczywiście lubię ich, ale nie tak jak Marsów bądź Chemików, prawda? Czemu wybrałeś nick Deniko V12? Wcześniej miałem nick Acer5220, a później miałem Niko 125, później miałem Niko 124 chyba. I teraz mam Niko V12, a czemu taki, to sam nie wiem. Nie wiem. Tak po prostu wyszło, no naszło tak mnie na taki, takie coś. Największy killstreak w obojętnie jakiej grze. Największy killstreak. Okej, nie chcę się chwalić, ale to było 56 w Battlefield Play for Free. Wiem, tam łatwo się nabija killstreak. Podobno znasz Slendera w realu. Pozdrowisz go ode mnie? Jasne, chciałem załatwić, żeby w ogóle Slender pozdrowił was, ale to będzie trochę trudne, bo wyjechał na coś tam, gdzieś wyjechał. Ale spoko, pozdrowię go jak coś, ok? Może załatwię mi pozdrowień, jak przyjedzie. Albo ja do niego pojadę. Jaka gra ci się najbardziej podoba? Obecnie gram w Sleeping Dogs, Deus Exa, Draken Sang, ale najbardziej mi się podoba oczywiście... O kurde, dużo tego jest! Zrobię o tym osobnego vloga, ok? No bo naprawdę lubię San Andreas, lubię w ogóle całą serię GTA, uwielbiam Skyrima i inne. Dlatego nie, ja zrobię po prostu top 10 moich ulubionych gier, ok? Tak samo będzie z filmami. Skąd wziąłeś słowo wysubiście? Otóż to było z to jest tekst z filmu Deck Dogs. Może puszczę wam fragment tego filmu akurat z tym tekstem. To miejsce jest wysuwiste. Co? Jakieś trefne słowo. Bo nie ty je wymyśliłeś? Nie. Bo co to w ogóle znaczy? Miodzio. Cacy. Mogę je kupić? 50 centów. Wysuwiście. Czy współżyłeś z jakąś kobietą? Jak ja nawet dziewczyny nie mam. No nie! Kurwa. Jaki typ telefonów lubisz? Dotykowy czy z klawiszami? Najbardziej lubię telefon bez klawiszów. Tak, telefony bez klawiszy są zarąbiste, w ogóle latarka taka fajna jest wtedy. Oczywiście lubię telefony dotykowe, ale nie mam takiego, bo mnie na takiego nie stać. Cholera jasna. Ale 23 są moje urodziny, więc może coś zobaczymy. Kiedy w coś pogramy? Byku, nie wiem. Nie mam czasu, żeby w ogóle, no dobra, cały czas gram. Ale nie mam czasu wejść na Skype'a czy coś, jakoś nie mam ochoty czekać. Nie wiem, kiedy w coś pogramy, bo ostatnio gram tylko z kolegą w Sampa trochę i z innymi osobami w Draken Sang. Ale oni nie są akurat moimi widzami chyba. Ale jakiś dłuższy gameplay w ogóle byśmy może kiedyś nagrali, ale kiedy to nie wiem. Jakich nauczycieli z naszej szkoły nienawidzisz? Oczywiście babki od Polaka, ponieważ ona tak denerwuje. Ona wkurza całą klasę, dosłownie całą klasę. Dobra, koszula jest z powrotem. No, babki od Polaka nie lubię, jak już wspomniałem.
Kogo jeszcze z nauczycieli nienawidzę w naszej szkole? To chyba tylko jej. Innych tam przejdzie jakoś to, wiecie. To jest jakoś takie no. Ale ogólnie babki od Polaka, po prostu ona denerwuje całą klasę. A jeżeli już mówić o mojej klasie, to po prostu nienawidzę pewnej osoby, która się nazywa Zając, kurwa jebana dziwka. Sorry za przeklinanie, ale go nienawidzę po prostu. To jest taki paszczur, że masakra. 10 typów dziewczyn, które nienawidzisz. Muszę, naprawdę muszę. Zrobię o tym osobnego vloga, dobra? Luna, okej. Mi się teraz nie chce. Teraz nie mam czasu w sumie na myślenie nad tym. I aparat mi zaraz padnie. A jak będę miał statyw, to już nagram na mojej super ekstra ścianie, więc pójdzie Adobe After Effects w ruch i w ogóle będą lepsze filmy i lepszej jakości. Znaczy nie, jakoś nie. I sorry za te szumy w aparacie, ale po prostu mnie to denerwuje, bo to jest... Mikrofon jest centralnie przy jakimś silniczku i ten silniczek słychać po prostu, a ten mikrofon jest czuły bardzo. I jak myślisz, czy twoja córka Luna będzie tak zajebista jak ty? Ale chodzi o Simsy, no nie? A nie wiem, bo mojego Sima już nie ma. Została sama Faustyna i trochę czasami mi się już nie chce za bardzo w Simsy grać, dlatego Simsy będą się pojawiać trochę rzadziej. Ponieważ, no nie mam czasu. Codziennie się pojawiały. No ale czy moja córka będzie zajebista jak mój Sim? Czy w ogóle ja? A Stefan gdzie? No, tam. Dobra, to był pierwszy odcinek Q&A i piszcie pod tym filmem pytania do mnie kolejne. Jakiekolwiek chcecie, no naprawdę piszcie śmieszne pytania. Głupie pytania. Zabawne pytania. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, nie wiem czy dobrze pokazałem, ale róbcie to najlepiej, żebym miał fajnie i wasze łapki i wasze suby mnie motywują, więc ja się będę z wami żegnać, trzymajcie się, nara!